Poniedziałek, 9 marca, Karolina Czereda, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Dziś w wiadomościach konferencja dla przedsiębiorców, pożar nieużytków, odbierali wielkie gabaryty, przesilenie wiosenne, kolejna awaria telefonów w starostwie. Nowa szansa finansowa dla żarskich przedsiębiorców. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 była głównym tematem konferencji, która odbyła się dziś w siedzibie dawnej Dekory w Żarach. Ponad 100 przedsiębiorców z regionu wzięło dziś udział w konferencji zatytułowanej Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – wsparcie przedsiębiorców. Spotkanie odbyło się w siedzibie dawnej Dekory w Żarach. Gościem specjalnym był Waldemar Sługocki, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. W tej perspektywie mamy ściśle określone 11 obszarów tematycznych, które muszą być finansowane i poza te obszary nie możemy wychodzić. I wśród tych obszarów zdefiniowanych dominuje innowacja, budowanie relacji między gospodarką a nauką, czyli to jest taki priorytet, który musimy bezwzględnie realizować po to, aby budować konkurencyjną gospodarkę Polski nie dziś, jutro, pojutrze, ale w długim horyzoncie czasu. Chodzi o to, żeby lubuskich, polskich przedsiębiorców zachęcić do właśnie stawiania i budowania przewag konkurencyjnych, nie tych prostych w oparciu o niższe koszty pracy, ale związanych z wytwarzaniem coraz to lepszych produktów. W poprzedniej perspektywie w Polsce mieliśmy do dyspozycji 67,3 miliarda euro. W tej perspektywie będziemy dysponować 82,5 miliarda euro. Organizatorami konferencji byli firma Deco Investment z Żar, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Jest nowe rozdanie 2013-2020. Staraliśmy się, żeby nasi przedsiębiorcy tutaj z Żar, Żagania byli jak gdyby pierwsi poinformowani o szczegółach projektów unijnych. To jest tak, kto pierwszy, ten lepszy? Troszeczkę tak, ale to wyścig zacznie się dla wszystkich równo. Ale myślę, że najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby przedsiębiorcy wcześniej wiedzieli, do czego mają się przygotowywać. Jest to pierwsza konferencja dedykowana pozyskiwaniu środków przez przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowania i mam nadzieję, że nie ostatnia, będziemy kontynuować takie przedsięwzięcia. Konferencję honorowym patronatem objęła burmistrz Żar Danuta Madej. Objęłam tą konferencję swoim patronatem ze względu na to, że rozwój przedsiębiorców to rozwój miasta, powiem dalej, rozwój powiatu, województwa i naszego kraju. Wykład na temat możliwości finansowania przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wygłosił Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu RPO w Urzędzie Marszałkowskim. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie bezpośrednie w postaci dotacji czy pożyczek bądź gwarancji do pożyczek. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w postaci wsparcia instytucji otoczenia biznesu, które będą mogły świadczyć usługi związane z rozwojem przedsiębiorczości. W związku z tym to wsparcie będzie bardzo szerokie. Oprócz tego należy zaznaczyć też kwestię taką, że przedsiębiorcy będą mogli być też wykonawcami inwestycji, które będą podejmowały samorządy. W związku z tym, przyglądając się programowi regionalnemu, tak naprawdę można zaryzykować stwierdzenie, że cały program jest skierowany do przedsiębiorców. Tego typu konferencje to ważna sprawa. Tak, oczywiście. Informacja przekazywana do przedsiębiorców o możliwościach, wszelkich możliwościach, jakie daje program, jest niezwykle istotna, bo tak naprawdę opieramy bardzo mocno realizację programu, jego wskaźników i dalszy rozwój województwa o to, co zrobią przedsiębiorcy. Jak podkreśla jeden z uczestników konferencji, Zbigniew Czmuda, właściciel Pałacu Wiechlice, droga po unijne środki nie jest łatwa, ale warto z nich korzystać. Skorzystając z unijnych pieniędzy, realizowaliśmy dwa projekty. Stworzenie ekologicznego ośrodka rehabilitacji wypoczynku, czyli Pałacu Wiechlice, a później rozwój. I tutaj chcę zaznaczyć, że wszystkie osoby, które mają i chcą skorzystać, żeby się nie poddawały i nie tym, że projekty zostaną odrzucone, bo chcę powiedzieć, że moje oba projekty w pierwszym podejściu uzyskały minus, czyli zostały projekty nieprzyjęte, uzyskały za małą liczbę punktów. Myśmy się odwoływali, poszły do innego audytora i dostaliśmy in plus. Także wszyscy ci, którzy chcą startować i będą startowali, niech myślą pozytywnie i się nie poddają.
A teraz jakieś plany na tę nową perspektywę? Coś w głowie jest? No w głowie owszem, ciągle jest w tej chwili problem innowacyjności, więc w przypadku hotelarstwa i restauracji jest to mały problem, ale szukamy w tej chwili kolejnej dziedziny, w której możemy zaistnieć. No zobaczymy, jakie te środki będą tak naprawdę, ale na pewno chcemy skorzystać. Konferencja była pierwszą okazją dla przedsiębiorców z regionu, aby szczegółowo mogli zapoznać się z możliwościami pozyskiwania dotacji unijnych w tak zwanej nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dziś przed godziną 11 płonęła łąka między ogrodami działkowymi Relax przy ulicy Wieniawskiego a ulicą Zwycięzców w Żarach. Zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy na nieużytkach. Do zdarzenia przyjechały 3 zastępy, w tym 2 zastępy gaśnicze. Jak tu widzimy na tylnym planie, spalało się około kilku arów trawy na nieużytkach. Tutaj ktoś chyba z mieszkańców wezwał straż? Najprawdopodobniej zaalarmowali mieszkańcy, którzy tutaj z tych pobliskich osiedli, bloków z okna widzieli, że jest duży pożar i pali się trawa. Panie kapitanie, to już będzie coraz częściej, prawda, takie wyjazdy tego typu? Jak co roku na wiosnę mamy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących wypalania pożarów traw. No jest to po prostu związane z tym, że dużo jest powierzchni nieużytkowanych. No i te tereny w bezmyślny sposób zostają podpalane, wypalane. My zostajemy zadysponowani do gaszenia tego typu zdarzeń. Jakiś apel może? Apel do wszystkich mieszkańców Żar, żeby zwrócili uwagę na takie zdarzenia, na takie sytuacje i naprawdę, żeby nie podpalali tych terenów ewentualnie, gdyby taka sytuacja się zdarzyła. Problem śmieci, a dokładnie wielkich gabarytów, które zalegają przy śmietnikach w mieście, wraca jak bumerang. Ustalony na co kwartał ich odbiór wydaje się być jasny, ale nie dla wszystkich. Odpady mieszkańcy wystawiają, tylko niekoniecznie w terminie. Trzeba po prostu przestrzegać dni, które są wskazane w harmonogramie. Dlatego też, że często mieszkaniec się też spóźnia z wystawianiem, tak? Więc najlepiej te wielkogabaryty wystawić dzień wcześniej, czyli wieczorem, i od rana wtedy nasi pracownicy je zbierają, bo czasem komuś się przypomina o godzinie 12, gdzie nasi pracownicy już na przykład ten rejon miasta robili. Dzisiaj po raz ostatni w tym kwartale Pekom odbierał wielkie gabaryty. Sprzątano na osiedlach Szymanowskiego, Chopina i Wieniawskiego, a także w dzielnicy Konopnickiej, Kraszewskiego, Łokietka, Mickiewicza. Co zresztą bałaganu? Przykład śmietniki przy Zapolskiej czy Górnośląskiej. Tu Pekom przyjedzie, ale dopiero w czerwcu. Jeżeli ktoś chce oddać odpady wielkogabarytowe poza terminem wynikającym z harmonogramu, musi własnym transportem te odpady przywieźć do nas na ulicę Brata Alberta i w ramach PSZOK-u można wtedy bezpłatnie te odpady przekazać. Problem nieterminowego wystawiania dużych odpadów dotyczy głównie budynków wielorodzinnych. Znalezienie winnego nie jest łatwe. W wyjątkowej sytuacji pomocy powinien udzielić nam ratusz, bo to w jego gestii jest dbanie o porządek na terenie Żar. Na tak wysokie temperatury czekaliśmy kilka miesięcy. Gdy w końcu zaświeciło słońce, nas dopada wiosenne przesilenie. Jak z nim walczyć? Szczegóły w materiale. Przesilenie wiosenne dopada nas w ostatnich tygodniach zimy i trzyma do początku wiosny. Wtedy to drastycznie spada aktywność fizyczna i psychiczna organizmu. Objawy to senność, osłabienie, często bóle głowy. Przesileniu towarzyszy ogólne rozbicie i rozdrażnienie. Osłabienie, zmęczenie. Myślę, że to są objawy związane z tym, że w okresie zimowym jest troszeczkę inna dieta, mniej witamin w diecie. No i często też mamy pozostałości po infekcjach przebytych w okresie zimowym, czyli duża grupa ludzi choruje w tym okresie. Są to choroby infekcyjne, wirusowe najczęściej. No teraz mam grypkę, jestem chora, to odczuwam niestety. Jeszcze niby ciepło, ale wiatr wieje. A jak sobie radzić z takim przesileniem, jak pani myśli? Leżeć, pić ciepłe herbatki z miodem, z cytrynką piję i leżę. Po zimie zawsze jest człowiek troszeczkę ociążały. No, a wiosna, no jak słonko zaświeci, całkiem inaczej się człowiek czuje. Sama temperatura powietrza robi swoje, nie? A jakie objawy ma pan tego przesilenia? No, chce się żyć. To pozytywne. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej chce się żyć i wszystko jest pięknie. No, taki człowiek jest ospały,
Trzeba pić drożdże z miodem i z mlekiem. A ty nie wiedziałam. Tak. Łyżeczkę drożdży, zalać gotującą wodą i później mleko i łyżeczkę tych miodu, pomieszać i wypić. Codziennie? Tak. Codziennie. Ani tak robi? Tak robię już od tygodnia. Wyczytałam w gazecie. Słoneczko idzie i już będzie dobrze. A dzisiaj jadę na działkę i będę całkiem bardzo dobrze się czuła. Bardziej senny. To i zakatarzony. Jak sobie z tym poradzić? Najlepiej do lekarza. No właśnie, a jaką receptę na poradzenie sobie z przesileniem wiosennym ma lekarz? Mamy ładne słoneczko, można to wykorzystać, spacery, ruch na świeżym powietrzu, witaminy w postaci naturalnej, czyli warzywa, owoce, no i odpowiednie odżywianie, to znaczy unikanie zbyt tłustych pokarmów, no i pokarmów, które zawierają duże ilości cukru. A czy pana doktora przesilenie dopadło? No już dawno nie, bo ja się szczepię co roku na grypę. Dużo ludzi na pewno skarży się, czy czuje troszeczkę jakby zmiany, no ale myślę, że trzeba przede wszystkim patrzeć na to z optymizmem, na samo nadejście tej wiosny, bo wszystkim nam tego słońca brakuje i myślę, że taki dzień jak dzisiejszy chociażby, no to musi napawać optymizmem i hartym ducha i do boju, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład. Telefony w żarskim starostwie dziś znów nie działały. Aby wyjaśnić sprawę, udaliśmy się prosto do gabinetu starosty, który o niczym nie wiedział. To panie mi teraz mówi pierwszy raz. Nie wiedziałem, że nie działają, bo non-stop ktoś dzwoni i... Chyba na komórkę. Mój jakoś działa. Mój działa telefon, ale to sprawdzę za chwilę. Myślę, że naprawimy niezwłocznie. To złośliwość rzeczy martwych, czy może jakiś fatum krąży nad siecią telefoniczną w Urzędzie Powiatowym. W tamtym miesiącu telefony też nie działały. Awaryjną i przestarzałą sieć wymieniono na nową. Co szwankuje tym razem? To mam pecha jakiegoś chyba z tym dialogiem. Coś musimy zmienić, nie? Ale będzie dobrze, proszę się nie martwić. Starosta obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by usunąć usterkę. I jak widać, moc ma, bo jeszcze po południu telefony zadziałały. Dzisiejszy piękny i słoneczny dzień rozpoczął nowy tydzień. A jaki on będzie? Kamila, witam widzów telewizji regionalnej i zapraszam na szczegółową prognozę na wtorek. Witam się z Państwem, nazywam się Sebastian. We wtorek 10 marca w Żarach, Szprotawie i Głubinie utrzymywać się będzie piękna słoneczna pogoda. W dzień 13 stopni we wszystkich miejscowościach, a nad ranem 2 stopnie w Żarach i Szprotawie oraz 4 stopnie Celsjusza w Głubinie. Południowo-zachodni wiatr rozdmucha chmury, tylko w Głubinie może przelotnie pokropić deszcz. Ciśnienie wysokie wyniesie 1030 hektopaskali. Dziękuję za uwagę. 10 marca we wtorek imieniny obchodzą Cyprian i Marcel, którym z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia. Żegnam widzów telewizji regionalnej i życzę miłego wieczoru. Dziś w serwisie to wszystko. Teraz zapraszam na magazyn sportowy, a w nim Dzień Kobiet na Sportowo. Mecz kontrolny Żarskiego Promienia i turniej futsalowy o Puchar Prezesa LZP. A następnie polecam magazyn kulturalny, a w nim koncert dla Ciebie w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Żarskiego Domu Kultury. Koncert odbył się z okazji Dnia Kobiet. Ja dziękuję Państwu już za uwagę, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia.